Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj będę mówił na temat tutaj transferów Barcelony i tego, co tak naprawdę Barcelona wyprawia na rynku piłkarskim, na rynku transferowym. Czy to dobrze, że Barcelona wykłada coraz wyższe kwoty pieniędzy za piłkarzy? Czy też Barcelona powinna stawiać na swoich wychowanków? Przecież z tego zawsze była znana. Ale tego wszystkiego dowiesz się w tym filmiku. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ostatnio widzimy na rynku transferowym tak naprawdę, jak Barcelona bardzo mocno sobie tutaj radzi, wykłada ogromne pieniądze za piłkarzy, za zawodników. No i oczywiście tutaj odnoszę się do sytuacji między innymi związanej z Coutinho, który został kupiony za kwotę 160 milionów euro, 120 milionów była to kwota podstawowa, 40 milionów euro były to dodatki, tak zwana kwota zmienna, jak to mówią, taki jest zapis tutaj w umowie. No i pojawia się tak naprawdę pytanie, ponieważ ludzie dzielą się, czy kibice, na dwie kategorie, tak? Jedni kibice mówią, to dobrze, że Barcelona się zbroi, tak? Będzie coraz lepsza, będzie mogła konkurować z Realem, będzie mogła tutaj rywalizować Lidze Mistrzów i tak dalej. Z drugiej strony pojawia się krytyka, tak? Kibice krytykują Barcelonę, bo Barcelona zawsze było tak, że była Barcelona i Real Madryt. I Barcelona to był zawsze ten klub, który miał nie tylko aspiracje tutaj sportowe, ale także miał takie aspiracje finansowe, tak? Barcelona to nie był taki klub, który miał wszystko zrobić dla pieniędzy. Natomiast Real Madryt zawsze uznawany był właśnie Real Królewscy, tak? Zawsze był uznawany za ten klub, który może nie dla pieniędzy zrobi wszystko, tak? Ale bardzo mocno tutaj stawia na kwestie finansowe, także jest w stanie pozyskać tutaj sponsorów, sprzedać praktycznie każdą tutaj powierzchnię reklamową, byle się budżet zgadzał. Natomiast w Barcelonie każdy kibic jakby tutaj widział nie tylko po prostu grę piłkarską, ale także pewną filozofię gry, tak? Pewną filozofię klubu, która stawiała na wychowanków, dawała równe szanse. Natomiast teraz to się wszystko zmieniło. Widać po prostu na tym rynku transferowym, w okienkach transferowych, że Barcelona bardzo mocno sobie podczynia, wyciąga najlepszych zawodników oczywiście z innych zespołów w Europie, płaci za nich tak naprawdę ogromne pieniądze, no i w konsekwencji prowadzi do tego, że praktycznie Barcelona w tych transferach zrównuje się praktycznie z Realem Madryt, tak, a nawet czasami prześciga. No, trzeba też pamiętać, że to nie jest też tak w piłce nożnej, że jak się kupi najlepszych piłkarzy na każdą pozycję, to się wygra mecz, tak, bo gdyby tak było, to wiadomo, że Katar by na przykład, reprezentacja tej Kataru by wykupiła najlepszych piłkarzy na każdą pozycję na świecie, bo na pewno by dysponowali takimi pieniędzmi. A natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście by wygrywali, tak, mecz za meczem. Także w piłce jednak pieniądze nie decydują. Natomiast rzeczywiście jest to widać, że Barcelona odchodzi od tego, żeby stawiać na wychowanków tutaj, nie, ze swojej szkółki piłkarskiej. Zresztą teraz jest jakby nowa tendencja, nowa moda, żeby już tak naprawdę zabukować sobie, podpisać umowę z zawodnikami, którzy są gdzieś tam obiecujący, tak, mają 12-13 lat, są gdzieś wypaczeni w Argentynie, w Brazylii. Już się tam z nimi podpisuje po prostu kontrakt, bo jak będzie miał 18 lat, to wiadomo, że są takie przepisy, że w Unii Europejskiej, żeby wystąpił piłkarz, musi mieć 18 lat, tak, spoza Unii Europejskiej, no to już się podpisuje, żeby gdzieś tam ograł na przykład w Brazylii, w Rio de Janeiro i później, żeby przyszedł na przykład do Barcelony czy do Realu. Natomiast czy to jest dobre, tak? Czy to jest dobre, bo widać, że Barcelona już tutaj rywalizuje finansowo, tak? Rywalizuje finansowo na tym rynku transferowym bardzo mocno razem z Realem Madryt, tak? Niegdyś to tak porównywano, że Real Madryt może mieć po prostu wyłożyć każde praktycznie pieniądze, oczywiście w cudzysłowie są pewne granice za piłkarza, natomiast Barcelona jest w stanie po prostu bazować na swoich zawodnikach, jest w stanie ambicjom, zawodnikami ze swojej szkółki, dobrym trenerem, ułożeniem, taktyką i tak dalej wygrać mecze. Natomiast teraz to widać, że to wszystko się zmienia, tak? To wszystko się zmienia, że Barcelona jest na równi z Realem Madryt, a nawet niektórzy mówią, że prześcigła, tak? Już nawet Real Madryt na tym rynku transferowym, bo pozyskuje naprawdę dobrych piłkarzy. No to ja bym powiedział tutaj trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że Barcelona niejako musi tak robić, tak? Bo takie są trendy na świecie, to jest pierwsza sprawa. Musi iść raz z duchem czasu. Druga kwestia jest taka, że bardzo trudno jest dzisiaj pozyskać dobrego piłkarza klasowego na daną pozycję, obrońcę, pomocnika,
Niby tak się to się wydaje, tak? Mamy tyle lig po prostu europejskich, mamy tyle dobrych zespołów, no tak, ale nie każdy po prostu piłkarz jednak ma tą, tam są statystyki, tam jest także sprawdzanie formy, nie każdy piłkarz jest w stanie zagwarantować stabilność formy przez ileś tam lat, tak? I mieć jakieś dobre statystyki, tak? Na przykład Robert Lewandowski, ja zawsze się dziwię, czemu Robert Lewandowski jest pomijany w wszelkich nagrodach tutaj piłkarskich, zresztą nagrałem o tym filmik, zapraszam was, że tutaj obrażają nam Roberta Lewandowskiego. Nie, że on nie zdobywa właśnie tutaj nagród, bo zawsze ma dobre statystyki, tak, bez względu czy gra tutaj w Borussii, czy w Bayernie, ta forma jest stabilna. No, no i właśnie o to chodzi, że tutaj Barcelona niejako musi po prostu wykupić tych najlepszych piłkarzy, nawet niektóre tutaj kluby nie chcą się zgodzić, tak, Coutinho był wyciągany praktycznie za po prostu, wiecie, za koszulkę z tego klubu, nie, wyszarpany został, bo po prostu Liverpool nie chciał go puścić, tak, nie chciał go po prostu puścić już praktycznie w okienku letnim, Barcelona chciał go pozyskać, natomiast klub się na to nie zgodził, czy też dokładnie trener, tak, Jurgen Klopp, natomiast rzeczywiście to musi robić Barcelona. Inna kwestia jest też taka, że tak naprawdę ta piłka zmienia się, tak, zmienia się po prostu oblicze tej piłki. Dlaczego mówi się o takich kosmicznych transferach? Kiedyś nagrywałem filmik, że za Neymara dano 222 miliony euro i sam nagrywałem taki filmik i nie wstydzę się tych słów, co powiedziałem, tak, że to jest po prostu kosmos, że to jest jakieś szaleństwo, wyścig tak dalej finansowy, no bo to jest prawda, tak, za człowieka tyle pieniędzy płacić. Natomiast to wszystko się zmienia na naszych oczach, tak? To wszystko się zmienia na naszych oczach, trzeba się do tego dostosować. Być może Neymar podniósł ten tak naprawdę próg, tak? Bo dzisiaj już spokojnie udaje się za bardzo dobrych piłkarzy ponad 100 milionów euro, gdzie tak naprawdę wcześniej były to kwoty zaporowe. Ja przypomnę, że Overmars w Barcelonie przyszedł za 40 milionów euro, nie? I to było wtedy taka po prostu szok, wszyscy byli w szoku, włosy wyrywali z głowy. Jak to takie pieniądze, Boże? Jak to jest możliwe, żeby zapłacić tyle pieniędzy za piłkarza? No ale rzeczywiście takie pieniądze się płaci. Czy płaciło, dzisiaj się jeszcze większe płaci za piłkarza. Natomiast ja powiem tak, to też wpływa na to, że po prostu wartość jakby marketingowa piłkarza wzrasta. Dlaczego? Ponieważ mamy media społecznościowe, mamy Twittera, Facebooka, Instagrama, mamy YouTube'a, więc ta wartość tych piłkarzy, wartość klubu wzrasta, tak? Jeżeli na przykład piłkarz przychodzi taki Coutinho do tutaj Barcelony. Co ciekawe, tam jako pierwszy z tym transferem wygadał się sklep Nike, nie? Który produkuje tutaj ciuchy dla Barcelony i podał, że już nowe zestawy, tam ciuchów, koszulki, dresy z nowym piłkarzem z Coutinho można dostać w sklepie, tak? To jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę tak. Ani ta media, były takie plotki oczywiście, ale ta informacja nie została potwierdzona oficjalnie ani przez tutaj przez Liverpool, ani przez Barcelonę, ani przez trenerów, ani przez piłkarza, natomiast pierwszy już wiedział sklep. No dlaczego? No bo wiadomo, że jeżeli załóżmy pierwszego danego miesiąca, tak, czy 5 stycznia będzie transfer, to sklep już musi na wcześniej przygotować ciuchy, koszulki, bo już 5 rusza sprzedaż po prostu koszulek, tak, i sprzętu z nowym, z po prostu nazwiskiem nowego piłkarza, tak, z nazwiskiem nowego piłkarza. No więc to też ma wpływ. Więc ta wartość tak naprawdę marketingowa dzisiaj wzrasta, tak? Bo wcześniej tak naprawdę ten piłkarz w sensie wizerunkowym, jego wartość była wizerunkowa wykorzystywana tylko na jednym polu, to była telewizja i ewentualnie jakieś reklamy związane po prostu z klubem. Natomiast dzisiaj tak, jego wizerunek jest publikowany na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, we wszystkich praktycznie mediach społecznościowych. Nawet kluby mają po prostu swoje telewizje, tak, na YouTubie, gdzie publikują setki czy tysiące filmów, na przykład Bayern ma bardzo fajny po prostu kanał na YouTubie, gdzie można zobaczyć wiele tak naprawdę zakulisowych filmów czy streamingów, więc rzeczywiście ta wartość gdzieś piłkarzy, wartość po prostu piłkarzy wzrasta, tym samym dla nich są większe pieniądze, tak, bo jeżeli oni mogą przynieść większe pieniądze dla klubu, to automatycznie po prostu ich pensje wzrastają. Także tak to właśnie wszystko wygląda. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No zobaczymy, tak? Oczywiście Barca musi zawsze po prostu tutaj konkurować z Realem Madryt, który też po prostu zbroi się. Tam jest taka kwestia tak naprawdę w lidze hiszpańskiej, że wystarczy, że jeden po prostu z klubu prześpi okienko transferowe, no i może iść po prostu w dół, tak? Może iść w dół z tego względu, że inny zespół po prostu wykorzysta to okienko transferowe, po prostu kupi świetnych piłkarzy, o których tak wcale nie jest tak łatwo. I będzie po prostu lepszy, tak, będzie lepszy grając w lidze, tak, będzie lepszym po prostu tutaj grając w lidze. Co ciekawe, muszę wam powiedzieć, że nie jest to takie wcale proste, żeby kupić bardzo dobrego piłkarza, tak, to miało miejsce właśnie z Coutinho. Wszyscy myślą, że o, przyjdę, włożę, nie, po
prostu 5 worków pieniędzy, samych dolarów i dostanę piłkarza. Nie zawsze to tak jest po prostu. Już coraz częściej dyrektorzy sportowi klubów, czy menadżerowie, czy trenerzy rozumieją to, chociaż pieniądze są ważne, rozumieją to po prostu, że dobry piłkarz to jest praktycznie kura, która znosi złote jajka, tak? Jeżeli pozbędziemy się kury znoszącej złote jajka, to co z tego, że będziemy mieć wspaniały kurnik, piękny, albo wiele hektarów kurnika, skoro w tym kurnika będzie pusto, tak? Tak samo z piłkarzem. Co z tego, że na przykład Liverpool pozbędzie się Coutinho, ważnego ogniwa tak naprawdę, dla nich super piłkarza perspektywicznego. Jeżeli ktoś powie, nie ma piłkarzy idealnych, załata się i tak dalej. Teoretycznie tak, ale w praktyce jak to wyjdzie później, to zobaczymy, tak? Potem może być taka sytuacja, że tutaj Liverpool będzie próbował w innym ustawieniu, weźmie innego zawodnika, ten się nie sprawdzi, tamten się nie sprawdzi. Wiecie, tu już macie praktycznie sytuację pewną, a co, wszystko, co będzie nowe, nie jest sprawdzone. Także takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o FC Barcelona. Napiszcie w komentarzach, czy to dobrze, że Barcelona wykłada ogromne pieniądze za nowych piłkarzy, czy też powinna bazować na swoich wychowankach. No bo chyba nikt nas nie wątpi, że Barcelona na pewno dysponuje wychowankami, tak, ma ich przecież na całym świecie. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!